Hejka kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy czwartek, ja właśnie zjadłam śniadanie. Dzisiaj na śniadanie przygotowałam omlet z truskawkami i nagrałam Wam parę urywek, także na pewno je tutaj wstawię. I przyszła dzisiaj do mnie paczka od firmy Mosquito, moje zamówienie, także lecę ją odebrać i myślę, że jak wrócę, to Wam pokażę, co kupiłam. Także do zobaczenia później. Właśnie wróciłam z paczkomatu, odebrałam już paczkę, także możemy sobie ją wspólnie otworzyć i pokażę Wam, co zamówiłam. Zamówiłam sobie taki secik, taki komplecik, właśnie krótkie spodenki i top. I jest to taki kolor kawowy, zaraz będę mierzyć i Wam pokażę, jak leży. Zamówiłam wszystko w rozmiarze XS, także myślę, że będzie dobre. Przymierzyłam już komplecik i niestety, ale spodenki są dla mnie za duże, w pasie mi po prostu całe wiszą, także myślę, że będę musiała niestety zwrócić, ale ogólnie bardzo Wam polecam, bo materiał i wszystko jest świetne, wykonanie też, no ale niestety jak widzicie, no na mnie nie wygląda to zbytnio ładnie, także no niestety, ale będę musiała go odesłać. Jest 12, ja właśnie przygotowałam sobie drugie śniadanie i dzisiaj mam budyń waniliowy z czekoladą i masłem orzechowym i do tego herbata. Ja właśnie skończyłam nagrywać dla Was filmik o mojej historii z zaburzeniami odżywiania i będzie to pierwsza część. Podzieliłam te filmiki na dwie części, także ten pierwszy powinien się pojawić jakoś na dniach. No i dzisiaj jeszcze na 16 idę na paznokcie. Tak teraz wyglądają moje paznokcie, są takie niebieskie. W ogóle niebieski to jest mój ulubiony kolor i kocham go mieć na paznokciach, więc bardzo często pewnie będziecie widzieć ten kolor na moich paznokciach. Ale już mam lekkie odrosty, także właśnie dzisiaj na 16 będę lecieć. I nie wiem jeszcze jaki kolor zrobię, to się okaże. Coś tam wspólnie wybierzemy z dziewczynami. Może uda mi się nagrać dla Was jakieś przebitki, ale to jeszcze zobaczymy. No i co? Ja teraz nie wiem, co będę robić. Coś ogarnę, może coś pooglądam w telewizji, także zobaczę. I dzisiaj jeszcze planuję nagrać dla Was krótkie urywki, bo dzisiaj na obiad będę miała fetę pasto, słynną fetę pastę z TikToka, także na pewno razem pogotujemy. Dnia. Dzisiaj mamy piątek, czyli weekendu początek, także ja się bardzo z tego powodu cieszę. I wczoraj po paznokciach nie odzywałam się do Was, ponieważ wróciłam do domu około 19, byłam jeszcze z małą na zakupach i byłam tak zmęczona, byłam tak padnięta, że po prostu nie byłam w stanie się do Was już odezwać. A paznokcie wyszły taki wakacyjny kolorek, taki brzoskwinkowy. Tym razem postawiłam właśnie na takie coś bardziej szalonego. Także tak wyszły i bardzo Wam polecam salon kosmetyczny Magnifique. Tam są cudowne dziewczyny, zawsze jestem zadowolona z ich pracy, także serdecznie Wam polecam. I ja teraz będę szykować sobie drugie śniadanie, bo jest godzina 12, także czas najwyższy. Także później się do Was odezwę. Ja właśnie przygotowuję sobie drugie śniadanie i chciałam Wam tylko pokazać coś, co znalazłam ostatnio w Lidlu. Jest to generalnie kawa, ja za kawą nie przepadam, ale bardzo skusiło mnie to, że jest to kawa o smaku milki, także stwierdziłam, że wezmę sobie, spróbuję. No, ja powiem szczerze, że ja się dość płynnych kalorii boję, ale mam nadzieję, że mi się uda to wypić i że będzie mi smakowało, także zobaczymy. Powiem Wam, że jest to przepyszne, ta kawka
Nie smakuje w ogóle kawą, smakuje jak takie kakaoko czekoladowe, takie, taką właśnie milką smakuje, także super, polecam Wam bardzo, pyszne. Mega się jaram, bo już za 10 minut wlatuje mój pierwszy vlog na mój kanał, także bardzo się z tego powodu cieszę. Jeżeli oglądacie tego vloga, to poprzedni jest już na moim kanale, także zapraszam Was do oglądania i zostawienia subskrypcji i łapki w górę, będzie mi bardzo miło. A ja dzisiaj mam takie plany, że o 16 prawdopodobnie, jeżeli pogoda dopisze, bo na razie pogoda jest bardzo słaba. Ma przewidywana prognoza, jest taka, że ma padać, także zobaczymy, czy w ogóle uda nam się to. Ale mam zaplanowany spacer z alpakami i jest to super sprawa, bardzo wszystkim polecam. Ja byłam już na jednym takim spacerze i jest to bardzo terapeutyczne, bardzo fajne. Także jeżeli zmagacie się z jakimiś problemami, to alpaka na pewno Wam w tym pomoże i na pewno poprawi Wam humor, nastrój, także super, bardzo wszystkim polecam. No zobaczymy, czy mi się dzisiaj uda. Jeżeli się nie uda, to na pewno dam Wam znać i pewnie przełożymy wizytę na inny dzień, no bo tak jak mówię, pogoda no jest bardzo średnia, także alpaki nie lubią jak pada deszcz, więc zobaczymy, ale mam nadzieję, że wszystko się uda. A dzisiaj na obiad taki letni smak dzieciństwa, czyli makaron z truskawkami i jogurtem truskawkowym. Także ja lecę jeść. Pogoda się troszeczkę poprawiła, więc stwierdziliśmy, że jedziemy do alpak. Także mój outfit na dzisiaj to taka kurteczka ze Stradivariusa, koszulka ze Stradivariusa, spodnie takie czarne z Bershki i Nike Air Maxy. Także lecimy na alpaki. Godzina 18 i ja właśnie wróciłam od alpak i powiem Wam, że taka alpakoterapia bardzo mi się przydała. Rozluźniłam swój umysł, oderwałam się trochę od rzeczywistości. Było super, wyprowadzałam alpaki na spacer, pogłaskałam, pobawiłam się z nimi. Także naprawdę bardzo Wam polecam. Alpaki są dobre na wszystko tak naprawdę. One potrafią poprawić tak humor, że to jest w ogóle cud po prostu. Także serdecznie Wam polecam właśnie znaleźć sobie w Waszej miejscowości czy gdzieś blisko Was taką właśnie zagrodę z alpakami. Dostałam na pamiątkę zdjęcie, nie mam go tutaj przy sobie, ale bardzo fajna pamiątka, także super. Pogoda nam też dopisała, ponieważ cały czas jak przyjechaliśmy, to świeciło słońce, więc idealna pogoda, a właśnie jak już kończyliśmy odprowadzać alpaki, to przestało świecić słońce, także pogoda nam po prostu się udała cudownie, także cieszę się, że dzisiaj udało nam się pojechać. No i powiem Wam, że cały czas się zastanawiam jeszcze nad tym kompletem z Moskito, ponieważ bardzo mi się on podoba i pomimo tego, że te spodnie są za duże, to mam chęci go zostawić, ale nie wiem, może oddam go do krawcowej, może mi zmniejszy te spodnie jakoś. Także zobaczymy, jeszcze coś wymyślę. Hejka, witam Was w sobotę. Ja właśnie jestem w drodze do Wrocławia. Jedziemy z rodzicami na małe zakupy. Może uda nam się coś kupić, bo teraz w sklepach są wyprzedaże, także zobaczymy, może coś ciekawego znajdziemy. No i potem jedziemy na obiad do Iggy Pizza, na moją ulubioną pizzę neapolitańską, więc na pewno nagram Wam stamtąd jakieś relacje. No i potem jedziemy na taki zlot food trucków, także też zobaczymy, co ciekawego tam będzie. No i do zobaczenia. Ja właśnie jestem w Zarze i znalazłam parę rzeczy, także lecę mierzyć. Wzięłam sobie parę rzeczy do przymierzenia, jakieś sukieneczki, krótkie spodenki, także lecę mierzyć.
W Zarze mi się nic nie udało kupić, ale tutaj znalazłam takie dwie sukieneczki i takie topy, więc zaraz przymierzę. Mierzyłam taką sukieneczkę, ale nie wiem, czy ją wezmę. Nie wiem, czy kolory mi odpowiadają, ale zobaczymy jeszcze. Muszę się zastanowić. My już wróciliśmy z zakupów. Zrobiłam malutkie zakupy, także myślę, że na moim kanale pojawi się niedługo haul zakupowy. I teraz idziemy sobie do Iggy Pizza na pizzkę, także do zobaczenia. Jesteśmy już w Iggy Pizzy i właśnie zamówiliśmy pizzę. Ja standardowo wzięłam swoją margaritę, także wiem, że będzie pyszna jak zwykle. Ogólnie panuje tu taki mega klimat, po prostu są tu neony na ścianach, jest tu cudownie, także bardzo wam polecam tą pizzerię. Jest to pizza neapolitańska, moja ulubiona, także jestem tu częstym gościem. Właśnie spacerujemy sobie po rynku, jest mnóstwo ludzi i teraz lecimy na food trucki. Właśnie wróciliśmy do domu po dniu pełnym wrażeń, jest jakoś godzina 21, jeszcze szybko ogarnęliśmy zakupy, bo jutro jest niedziela niehandlowa, więc trzeba było coś szybko kupić. No i w tym miejscu chciałabym zakończyć tego vloga, mam nadzieję, że dzień spędzony ze mną, a właściwie dni wam się spodobały. Jeżeli tak, to zostawcie kciukę w górę i zasubskrybujcie mój kanał po więcej filmików, a ja już się z wami żegnam, także buziaczki, pa pa!